Sponsorem programu jest Snow Tracks, organizator wyjazdów narciarskich. Witam serdecznie. W kolejnym odcinku programu Zimowa Jazda chciałabym zabrać Państwa do miejsca, gdzie będziemy mieli gwarancję śniegu. W tym celu skorzystałam z internetu i znalazłam tutaj kilka ciekawych propozycji na wyjazd narciarski do Francji. Według zebranych przeze mnie informacji w internecie wyjazd zapowiada się naprawdę interesująco. Zatem ruszamy! Dotarliśmy w Alpy Francuskie. Niewielka górska miejscowość Valmeny 1800 położona jest zaledwie 60 km od miejscowości Albertville, gdzie w 1992 roku odbyły się zimowe Igrzyska Olimpijskie. Co ciekawe, jeszcze w połowie lat 90. nie było tutaj żadnego budynku. Cała nowoczesna stacja narciarska została wzniesiona od podstaw. Obecnie w licznych apartamentach i kilku hotelach znajduje się ponad 8 tysięcy miejsc noclegowych. Oprócz tego dla turystów dostępne są także liczne bary, kawiarnie, restauracje, kina oraz informacja turystyczna. Charakterystyczne dla tego terenu są kręte górskie drogi, po których latem poruszają się kolarze biorący udział w dwóch największych wyścigach kolarskich – Giro d'Italia i Tour de France. Po pierwszym spacerze w miasteczku Valmeny zauważyłam, że wszystko usytuowane jest w jednym miejscu. Bogato wyposażone sklepy z produktami regionalnymi, sklepy z pamiątkami, a także kawiarnie, restauracje, no i tarasy słoneczne, na których można odpocząć i spróbować czegoś regionalnego. Osobiście nie znam języka francuskiego, ale bynajmniej nie stanowi to żadnej bariery, dlatego że obsługa we wszystkich tych miejscach, które wcześniej wymieniłam, rozmawia w języku angielskim. Stanowi to znaczne ułatwienie w komunikacji. Dodatkowo osoby tu pracujące są bardzo życzliwe i pomocne. Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że narciarze pojawili się na stokach już od samego rana. A ja znajduję się przy dolnej stacji kolei, skąd udam się na liczne trasy narciarskie. Jesteśmy w regionie Rhône-Alpes, obejmującym teren narciarski Savoie. A ten z kolei obejmuje trzy miejscowości narciarskie. Znajdującą się na wysokości 1500 metrów miejscowość Valmeny, a także Valmeny 1800 oraz Valois. Mamy tutaj 33 wyciągi narciarskie, 86 tras o łącznej długości ponad 150 km. Jestem na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Dookoła mnie pięknie ośnieżone masywy górskie z najwyższym szczytem Mont Tabor, który ma niewiele ponad 3000 metrów. W oddali także czterotysięczniki z najsłynniejszym Mont Blanc. Sezon narciarski w regionie Valmire-Valois trwa od połowy grudnia do połowy kwietnia. Tym, co wyróżnia ten region spośród innych stacji narciarskich w Alpach, jest fakt, iż na stokach narciarskich usytuowano ponad 400 armatek, które dają gwarancję śniegu. Tutejsze wyciągi narciarskie w przeciągu jednej godziny, uwaga, są w stanie wywieźć na szczyt 42 tysiące narciarzy. Region narciarski Valmeny-Valois składa się z trzech dolin – Gros Crêt, Crêt de Coart i Setas.
Wszystkie one połączone są 33 wyciągami. W większości są to koleje linowe lub orczyki, ale mamy także dwie duże gondole. Wszystko pomyślane jest tak, aby na jednym karnecie i w ciągu jednego dnia można było przedostać się do wszystkich trzech dolin. Trasy są bardzo dobrze oznaczone i naprawdę nie sposób się tutaj zgubić. Nawet jeśli w pewnym momencie znajdziemy się w miejscu innym niż planowaliśmy, i tak bez problemu wrócimy do miejsca, gdzie mieszkamy albo gdzie zaczynaliśmy naszą jazdę na nartach. Wśród narciarzy i snowboardzistów, którzy szusują na tutejszych stokach, są miłośnicy sportów ekstremalnych i freeridowcy, którzy jeżdżą poza wyznaczonymi trasami. Dla tych, którzy szukają jeszcze większej adrenaliny, istnieje możliwość skorzystania na przykład z motolotni, by z góry podziwiać piękno regionu Rhone Alps. Na stoku w Valmenie spotkałam grupę z Polski. Skąd przyjechaliście? Przyjechaliśmy z Poznania. A w jaki sposób trafiliście właśnie na rejon narciarski Valmenie? Jak co roku poszukiwaliśmy jakichś niedrogich wyjazdów na narty za granicę. I w tym roku tak się złożyło, że wyskoczyła nam w internecie strona Snowtreks. I okazało się, że ceny są bardzo przystępne. I zdecydowaliśmy, że tutaj przyjedziemy. A jak oceniacie ten ośrodek narciarski na tle innych? Może macie już porównanie? No to jest chyba najlepszy ośrodek, w jakim kiedykolwiek byliśmy. Zimą. Można od razu wyjść na stok, tutaj nie trzeba nigdzie dojeżdżać. Jesteśmy bardzo zadowoleni. A jak wygląda zakweterowanie tutaj w Valmenir? U nas wygląda to tak, że mamy duży apartament dla siebie na 8 osób, 4 sypialnie. No i mieszkamy w takim, można powiedzieć, pensjonacie. Rodzinna atmosfera, moim zdaniem jest bardzo przyjemnie. Jesteście tutaj grupą znajomych, młodzieży, także dla Was nie tylko narty są ważne, ale także to, co dzieje się wieczorem. Jak wygląda tak zwane après-ski we Francji? W tym rejonie, w Valmenie, jest, myślę, dobrze rozwinięta ta baza. W samym pensjonacie mamy kilka barów, pizzeria, niżej nawet są kluby, dyskoteki. Jedną z rzeczy, oprócz samych nart, którą jeszcze bardzo długo będziemy wspominać po powrocie, jest kuchnia regionalna. Tutaj w regionie Valmenie większość potraw opiera się na serze, znanym w całej Francji. My dzisiaj kosztujemy pysznego fondue, które składa się z trzech rodzajów sera, między innymi emmentalera, który łączy wszystko w piękną, spójną całość. Jest tutaj także raclette, jest to również rodzaj sera, który jest bardziej płynny i podawany jest na specjalnej maszynie, która grzeje nasz ser. On staje się wtedy płynny. Możemy go jeść na przykład z chlebem albo z wędlinami. Bardzo ciekawą potrawą, którą możemy sobie sami przygotować przy stole, jest brasserat. Są to trzy rodzaje mięsa: kacze, indycze i wołowe, które kładziemy na specjalnie przygotowanym piecyku. Mięso jest grillowane, a my sami decydujemy o tym, jaką ma ono mieć konsystencję. Po tak mile spędzonym czasie w regionie Valmenie, Valois, aż żal odjeżdżać. Doskonała atmosfera, bardzo dobrze przygotowane trasy narciarskie, no i oczywiście te niezapomniane wieczory, tak zwane après-ski wśród znajomych, przy dobrym regionalnym jedzeniu, no i czasem nawet na tańcach. A ja już teraz żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejny odcinek programu Zimowa Jazda.
Sponsorem programu był Snow Treks, organizator wyjazdów narciarskich.